Sama nazwa tarcza antyinflacyjna właściwie mówi wiele, dlatego że wiadomo, że do pojedynku potrzebna jest tarcza, ale potrzebny jest też miecz, czyli zwalczanie inflacji. Tarcza jedynie chroni część z nas, nie wszystkich, przed częścią efektów inflacji. W dodatku ta ochrona bardzo często związana jest ze zwiększeniem zadłużenia państwa i z dodruciem dodatkowych pieniędzy, czyli tak naprawdę istoty inflacji nie tylko nie uderza w jej przyczyny, ale wręcz może w jakimś tam stopniu być kontrproduktywna. Z tym, że jasno trzeba powiedzieć, trzeba chronić zwłaszcza najsłabszych przed inflacją, przed efektami inflacji, natomiast temu musi towarzyszyć przede wszystkim polityka walki z inflacją, a nie zasypywanie, dawanie środku przeciwbólowego i mówienie, o, inflacja na pewno sama z siebie przejdzie, bo ona prawdopodobnie sama z siebie nie przejdzie.